pani jeszcze pudy chce. Ten pan i pani od rana są na bani. Czy ta pani jeszcze pudy chce? Godziny pozostały do sobotniego wyjścia. Będą tam maniury, będą dragi, będzie 300. Niebezpieczne miejsce dla tak młodych ludzi. To nie w celach zarobkowych, dzisiaj tylko będziesz burć. Bo jesteś głupi, ale dobra, jedziesz dalej. Nie ma sytuacji złych, dzisiaj tylko gruby balet. Więc wal na salę, zobacz ilu porobionych. Nie znajdziesz tutaj mądrej ani okazów na żony. Przy barze stoi całkiem niezła antylopa. W sumie dobra, mały przebieg, nie ma lotpa, ale odkopa, ale porobiona. Ledwo trzymasz się na nogach, masz magię w swym portfelu, czyli na drugi. Ta dzisiaj będzie twoja, więc zabierasz ją na chatę, jej ksywa. Automat do robienia lasek ładnie. W sumie była całkiem łatwa, ale teraz ty się martw, czy przypadkiem nie padła. To normalne, że porobieni wszyscy jak połowa zwykłej grojki albo nastoletniej dziwki. Potrzebują zioła, potrzebują wudu dragów, by dzisiaj tu wytrzymać w tym towarzystwie hamu. To normalne, że porobieni wszyscy jak połowa zwykłej gnojki albo nastoletniej dziwki. Potrzebują zioła, potrzebują wody dragów, by dzisiaj tu wytrzymać w tym towarzystwie hamu. Przy barze dwie godziny dajesz radę, pijesz jedno, pijesz drugie, pijesz trzecie kamikadze. Czekasz na swojego księcia, kura krajszy, przyjechał golfem cóż. Są różne bajki, jeszcze drinków parę, jeszcze pół godziny, choć w głowie się wam kręci niczym ukochany winy. Teraz do niego zabijasz, więc bądź taka miła, chwyć w łapę, pakuj pusta i rozruszaj tego kina. Nie masz hajsu, ale za to niezłą chwilę, masz zajebistą dupę, no i mokrą cipę. Z tym ciałem dostajesz dzisiaj Nobla za nastawianie tylko, taka sobie kategoria. Książę ze swoim białym rumakiem odnajdą czułe punkty na twej erotycznej mapie. Ostre pierdolenie, a ty na twarzy już zbladłaś. Jutro się pomartwisz, czy przypadkiem nie zaszło. To normalne, że porobieni wszyscy jak połowa zwykłej brojki albo nastoletniej dziwki. Potrzebują zioła, potrzebują wody dragów, by dzisiaj tu wytrzymać w tym towarzystwie hamu. To normalne, że porobieni wszyscy jak połowa zwykłej gnojki albo nastoletniej dziwki. Potrzebują zioła, potrzebują wody dragów, by dzisiaj tu wytrzymać w tym towarzystwie hamu. On był strzelcem wyborowym, w panach cały weekend wybierał. Ona raczej typ samotny, miała tylko przyjaciela. On nie szukał nic na siłę, korzystał z życia młodego. Ona również korzystała, szukając partnera swego. On ukończył zawodówkę, a rodzice patologia. Ona pani wyuczona, a rodzina wymarzona. Oboje to samo miasto i oboje ten sam rocznik. Ją wychowali rodzice, jego najebane ziomki. Ona brała lekcje tańca i tego jak ma połykać. A on najebany w parku gdzieś na ławce sam zasypiał. Przez 20 lat nie poznali się, by pomóc, aż w końcu najebani popłynęli w jego domu. On nie myślał o rodzinie, ona o seksie towarzyskim. Wiadomo jak to jest, kiedy żadnej z nich nie myśli. Rozwiązanie tej historii chyba wszyscy już skumali. Szybko się pobrali, bo tamtej nocy padli. Porobieni najebani, kurwa.